Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Marek Biernacki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry panie pośle, panie ministrze, bo Marek Biernacki jest byłym szefem MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, były ministrem koordynatorem służb specjalnych w różnych rządach na przestrzeni wielu lat to się działo. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, wierzy pan w chorobę Władimira Putina? Niektórzy mówią, że to może być przygotowanie jakieś do zmiany gospodarza na Kremlu. Przede wszystkim Władimir Putin wydaje mi się, że już dosyć dawno oderwał się od rzeczywistości, że Zachód nie spojrzał, że w momencie, kiedy wydawał on decyzje i rozkazy na egzekucję Litwinienki, na próbę otrucia Nawalnego, na skrajplów, prawda, w Londynie, że już wtedy coś złego działo się z przywódcą rosyjskim. Bo wyobraźcie sobie państwo, wielki imperator, wielkie mocarstwo, a jego denerwuje mały Litwinienko i on wydaje osobiście rozkaz. Jeszcze te służby robią to bardzo w sposób nieudolny, tak, że słynny Belikant na przykład wszystkich tych agentów, którzy dokonywali zamachów na Mierzu. A Belikant to jest organizacja non-profit działająca poza służbami. Być może wspierana, być może nie, ale potrafiła to zrobić. Dlatego też uważam, że zachowanie Putina wskazuje też na to, że może być chory, że czuje, że zbliża się, no już ma też swoje lata, jego koniec i chciał na końcu odbudować, zakończyć taką puentę, zbudować wielką Rosję. Żeby był takim carem, który oddaje większą Rosję niż... Tak jest, dużo większą, bo to pamiętam, jak się konflikt zaczynał, to już Kazachstan wydawałoby się, że zostanie odzyskany, wydawałoby się, że Białoruś będzie mówi się odzyskana. Teraz też, że może referendum na Białorusi to jest jedna z opcji, ale bardziej mi chodzi o ewentualną grę służb i wykorzystanie ewentualnej słabości Putina do wstawienia kogoś innego na jego stanowisko, do tym samym gdzieś pokazania, mimo że Rosja będzie w zasadzie taka sama, że jest inna, odświeżona i może wrócić do relacji biznesowych, energetycznych i tak dalej. Czy gdzieś ta choroba, te informacje nie wpisują się, nie uprawdopodobniają takiego scenariusza? Tak, bardzo prawdopodobnie ten scenariusz. Przyjrzyjcie uwagę, że z każdym dniem Rosja traci rynki, ponieważ inne gospodarki światowe, wielkie gospodarki potrafią szukać alternatywnych źródeł energii i surowców. Drugi element. No Polska i węgiel. Tak, mieliśmy całkiem spore dostawy, nawet, trzeba znaleźć nawet teraz, z Donbasu, czy to w Australii, czy w RPA, tak, czy w Kolumbii. Tak, i szukamy, znajdziemy i tak to będzie wyglądało. Niech pan zwróci uwagę, że Finlandia i Szwecja tak samo chcą przystąpić do NATO. I bardzo znamienne są słowa prezydenta Finlandii do Putina. Na to warto zwrócić uwagę, bo to była osoba, która miała dobre relacje z Putinem. Nawet mówiła się o tej stopie przyjacielskiej. I jak Putin zaatakował, dlaczego Finlandia chce wstąpić do NATO, to prezydent dosyć bezceremonialnie Finlandii odpowiedział: spójrz w lustro. Finlandia nagle się przeraziła, że w momencie kryzysu, mimo że była tyle lat neutralna, to rosyjska polityka stała się tak nieprzewidywalna, że mogą zostać zaatakowani. Szwedzi przestraszyli się o Gotlandię. Szwedzi od czasów wojny północnej, a później trochę napoleońskiej, przez 200 lat szczycili się tym, że są państwem neutralnym. Oni zarabiali na neutralności. Dobrobyt ich tkwi w neutralności. I nagle oni jak najszybciej chcą wejść do NATO. No to znaczy, że ta polityka, że Rosja stała się państwem nieprzewidywalnym. Kryzys, który będzie narastał, bo będzie musiał narastać w Rosji, może spowodować, że Rosja może nadal szukać jako to mocarstwo jądrowe, atomowe, gdzieś indziej swojej próby ekspansji i konfliktów. Wiadomo, że na Ukrainie ponieśli przeogromne straty. Ta armia, ale jeszcze nie porażka. Jeszcze nie, ale... Może nie klęskę, bo porażek tam ja było wiele, inaczej. Ale klęski niestety wszyscy, jeszcze... I powtarzam tak mantra. Była analizy, wszystkie analizy służb światowych wskazywały, że konflikt potrwa 75 godzin. Że tyle Rosjanie będą potrzebowali. Mi się wierzyć nie chciało, ponieważ znam trochę Ukraińców, Ukrainy i wiem, jaki jest u nich duch i wiem, że są bardzo zdeterminowani. Ale zakładam też, że będzie to wojna miejska albo partyzancka. Ale nikt się nie spodziewał, że ten konflikt będzie trwał tyle dni i więcej, on się skupił już tylko praktycznie na Donbasie.
Jest bombardowana cała Ukraina, ale konflikt jest na Donbasie i to jest takie zaskakujące. Ale panie ministrze, jeżeli chodzi o rosyjską agresję na Ukrainę, no w ostatnim czasie miały miejsce bardzo znaczące dostawy sprzętu z Zachodu, tak ze Stanów Zjednoczonych. Wiemy też, że ukraińscy żołnierze są szkoleni w krajach na to, żeby część tego sprzętu dopiero nauczyli się obsługiwać. Czy tu można się spodziewać dopiero w perspektywie tygodni, miesięcy jakiegoś właściwego, efektywnego spożytkowania tych dostaw broni? Czy w grę wchodzi jakaś rozstrzygająca, być może nawet ofensywa Ukrainy? Panie doktorze, zwrócił pan na bardzo ciekawą właśnie sprawę uwagi, bo niech pan, proszę państwa, musicie zobaczyć. Na początku był to sprzęt jakości z Europy Wschodniej. Ten stary, no taki, żeby był kompatybilny z tym, tak, co ma Ukraina. Teraz państwa dają technologie wysublimowane. Czyli raz, że zakładają, że Ukraina może odnieść sukces. Dwa, brutalnie to trzeba powiedzieć, to stał się też pewien marketingowy, przepraszam za to określenie, ale wojna wystawa, na Ukrainie, wystawa broni, skuteczności broni. Bajaktary pierwsze pokazały. No polski sprzęt też. Teraz polskie, też, polskie pioruny. Karabiny, tak jest. Grot, tak jest. Też są mocno eksponowane. Niemcy przez swoje haubice, każdy rozumiem, po kolei. To też nie dzieje się przypadkiem, co w mediach społecznościowych ukraińska armia, jaki sprzęt na przykład pokazuje. Tak, to i niech proszę zwrócić uwagę, że sprzęt rosyjski, gdzie Rosjanie byli wielkim eksporterem tego sprzętu, no nie sprawdza się, te czołgi się rozsypują. Więcej, tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że w Rosji istnieje tak wielka korupcja. Bo co jest przyczyną słabości Rosji? Przeogromna korupcja. Te wielkie pieniądze, które szły na armię, bo szły, były rozkradane. One do żołnierza zwykłego nie trafiały. Nie trafiały w sprzęcie, nie trafiały w wyposażeniu. To samo było na Ukrainie. Za to w górę szły raporty o znakomitej sytuacji. To samo było na Ukrainie. I mogę powiedzieć taki przykład, że jak byłem w Kijowie w 15 albo 14 roku i pokazano mi wtedy ten pałac Janukowicza. Przepiękny, wielki pałac, no, miliard, w sensie miliony. I się pytam ich, no Janukowicza swoje pieniądze to zbudował? O nie, z budżetu MON-u. Czyli inaczej, Janukowicz, jeżeli to brał z wojska i wtedy Ukraińcy ponieśli klęskę. Pamiętamy, na Krymie, w Donbasie, później dopiero odbudowywali swoje siły. Jeżeli on to robił, to skąd brał przykład? Z Rosji. Te jachty, które są mrożone, jak rozumiem, na Zachodzie. Tak jest. I ta korupcja była przeogromna. Nam się, aż wierzyć nie chcę, ale ta korupcja była tak przeogromna, że się nagle okazało, że jest to więcej propagandy. Można się zapytać, co nasze służby. Ona wisi w powietrzu, ta ukraińska ofensywa, i może być rozstrzygająca? Czy jednak to jest wiele miesięcy z trudnym do przewidzenia? Na pewno, tak jak analitycy szacują, to może trwać wszystko, na pewno do sierpnia może ten konflikt potrwać. Tak jak podkreślam, trwanie konfliktu, przedłużanie jego nie jest na rękę przede wszystkim Rosji. Rosja powinna po zdobyciu Mariupola już przedtem powinna dawno zakończyć ten konflikt, ponieważ przedłużanie go to jest tylko narażanie ich Rosji na straty i podważanie ich autorytetu. Więcej, w Rosji musimy pamiętać, prawie każdy Rosjanin ma kogoś znajomego na Ukrainie. Te narody były mocno też wymieszane. Więc ta informacja, co tam naprawdę się dzieje, zaczyna docierać. A jak dotrze i uderzy mocno do Moskwy czy do Petersburga, prawda, no to może się nagle dojść do czegoś więcej. No plus wracające ciała z frontu, to też tak, robi tutaj, pewnie na społeczeństwo no tak, wrażenie, jeżeli dzieje się to w takiej skali. Panie ministrze, krążownik Moskwa zatopiony, prawda? To też było takie spektakularne wydarzenie. Trochę zmieńmy temat, bo przyjęta przez Sejm niedawno ustawa o obronie ojczyzny ma pozwolić na zwiększenie liczebności armii, ponad dwukrotne finansowania, też modernizację przyspieszoną. Czy to samo powinno się stać z polskimi służbami specjalnymi? Czy tu tutaj też potrzebujemy jakiejś skokowej po prostu zmiany? Na pewno potrzebujemy głębokiej reorganizacji. To widać, że wszystkie państwa natowskie też przyglądają się swoim służbom. Bo nie wszystkie służby sprawdziły się co do analizy sytuacji na wschodzie. Mimo, że tej technologii wspaniałej, mimo może słabszej agentury, bo się okazało, że jednak stara techniki, czyli agentura jest najlepsza, się okazały, były błędne. Bo ten konflikt pokazał, że Rosjanie raz, że doszło do tego, oprócz służb amerykańskich, które twardo mówi, że będzie konflikt, będzie wojna, nie przewidywały tej wojny. Nawet służby ukraińskie, tak się niektóre mówiły, że będzie konflikt, drugie nie. U nas też było to różnie. Mhm. To z jednej strony jest fakt. Z drugiej strony, no, na pewno w służby warto inwestować, bo służby to są, nie są duże pieniądze. To nie jest nowa F któreś.
To praktycznie budżety no tak, w porównaniu są... z armią to... Tak, to są wiele, a są bardzo efektywne. Skuteczne działanie służb może zapobiec wojnie. Ale panie ministrze, w ostatnim czasie no, wiele informacji jest, tak, wiele jak wiele, ale kilka co najmniej się pojawiło o zatrzymaniu osoby oskarżonej o pracę dla rosyjskiego wywiadu. No to przede wszystkim chodziło o obserwację jakichś obiektów wojskowych. Na przykład no, było też wydalenie kilkudziesięciu dyplomatów. To no, w tej sytuacji, kiedy Polska odgrywa tak istotną, no bo odgrywa istotną rolę, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, widać jakąś szczególną aktywność rosyjskich służb też u nas, czy to, co te zatrzymania chociażby, to, co się dzieje, to pokazuje ich skuteczność? To jest jakiś wierzchołek góry lodowej nad sytuacją? Polskie służby szczególnie nie panują. Na pewno ważne było, na pewno bardzo ważne było to, że przetrzymano ambasadę rosyjską, bo to... Połowa personelu. Tak, bo to wiadomo, że osłabiło całkowicie działanie służb rosyjskich. Musiało osłabić, bo w oparciu jednak o te placówki dyplomatyczne szereg działań się prowadzi. I to był ten jeden bardzo ważny i podstawowy element. Ja uważam, że w polskich służbach nie wykorzystuje się potencjału, który mamy. Dużo oficerów jest, którzy się świetnie zna na tym, co się dzieje na wschodzie, a nie są wykorzystywani przez służby. A dlaczego nie są wykorzystywani? Myśmy się nie wykształcili. Bo byli za bardzo istotni dla poprzedniej władzy, to jest w Polsce. Różne są elementy. Ta zmiana zawsze musi być za daleko idąca. Chciałbym powiedzieć, że to jest ekumeniczne, panie redaktorze, i to dotyczy wszystkich ekip. Za granicą jest tak, że odchodzi na emeryturę fachowiec z określonej dziedziny, to on podpisuje pewne umowy, nieraz on jest do dyspozycji służb. W Afganistanie nieraz siedzieliśmy, same młodzi, świetni żołnierze ze służb i różnych, i kilku starszych w dżinsach, dżentelmenów, których głos był decydujący później przy rozstrzyganiu. Tak patrzyliśmy, kto to jest. A nie wiem, a to są ci nasi eksperci emeryci. I oni cieszą się, bo mogą służyć państwu. Dwa, mają przeogromną wiedzę, a my się tak pozbywamy, tak, a my się pozbywamy przeogromnej wiedzy i wśród wojskowych, których wyszkoliliśmy w Iraku, w Afganistanie, wśród służb tak samo wiedzy, pozbywamy się, co wybory, to robimy czystkę. Absurd. To tylko państwo, nie wiem, jakie na to stać. No to tak na pewno polskie się okazało. Akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Marek Biernacki, poseł PSL Koalicji Polskiej, kiedyś szef MSWiA, koordynator służb specjalnych i minister sprawiedliwości. Dobrego dnia panu ministrowi. Państwu życzę. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i programem Ekspres Biedrzycki.
Dzień dobry Państwu. W środę to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Zaczniemy oczywiście od kwestii związanych z polską polityką, bo dziś bardzo gorący dzień w Sejmie nam się szykuje. Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Izby Niższej Parlamentu i czeka nas kwestia prezydenckiego projektu w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pytanie, czy projektu, który coś zmieni, ponieważ wcześniej, jak twierdzą niektórzy, został zdemolowany przez Zbigniewa Ziobrę i te najważniejsze jego założenia przestały istnieć tak naprawdę. Oczywiście opozycja zapowiada, że będzie składała swoje poprawki do tego projektu, ale praktyka parlamentarna ostatnich lat nauczyła nas już raczej przewidywać, że poprawki opozycji zostaną odrzucone. Co w związku z tym się wydarzy dalej? Czy jest porozumienie tak na 100% między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie? Jak zachowa się opozycja? Nie ma łatwego zadania, dlatego że właściwie każdy ruch będzie mógł być interpretowany jako ten zły. Jak zagłosuje za, no to będzie wspierać tak naprawdę działania Zbigniewa Ziobry. Jak zagłosuje na nie, no to będzie jej zarzucane, że nie chce pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Sytuacja bardzo trudna, zapewne bardzo gorąca debata nas czeka. Komisja Europejska, przypomnę, czeka na spełnienie trzech najważniejszych warunków. Oprócz likwidacji Izby Dyscyplinarnej chodzi m.in. o przywrócenie do pracy zawieszonych nielegalnie sędziów, takich jak Igor Tuleja, Paweł Juszczyszyn czy sędzia Żurek. No, sytuacja bardzo napięta. Napięta pewnie będzie także przy okazji debaty nad 14. emeryturą, dlatego że takie świadczenie zapowiedziała minister Maląg, takie świadczenie zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Według szacunków w tym roku ma ono trafić do 9 milionów osób, a koszt wypłaty tych 14 to prawie 11,5 miliarda złotych, co w obecnej sytuacji według ekonomistów jest fatalnym pomysłem, dlatego że z jednej strony oczywiście wesprze emerytów, ale z drugiej strony pogłębi inflację i inflacja tak naprawdę lwią część tej daniny zje. W związku z tym oczywiście tutaj też zapewne będzie wiele punktów spornych dotyczących właśnie kwestii związanych z 14. emeryturą. To dzisiaj w polskim Sejmie, a w Senacie, drodzy Państwo, niezwykle ważne z punktu opozycji wydarzenie, bowiem samorządowcy z ruchu Tak dla Polski, z opozycją właśnie, z przedstawicielami partii opozycyjnych podpiszą wspólną deklarację. Wspólną deklarację o współpracy. Jak ta współpraca ma wyglądać? Jakie są jej najważniejsze założenia? I czy na pewno jest tak, że politycy samorządowi, cieszący się ogromnym zaufaniem społecznym, powinni zaufać politykom centralnym? Bo tutaj też zawsze dochodziło do konfliktu interesów. W jakiej kondycji są dzisiaj samorządy? Jak żyją na razie i jak będą żyć w perspektywie bez środków z Unii? No bo na razie taką mamy sytuację. Na ten temat z naszym pierwszym dziś gościem, czyli Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, który jest jednym z pomysłodawców właśnie tej współpracy i w ogóle ruchu Tak dla Polski. O wszystkich szczegółach, ale także oczywiście o przede wszystkim pieniądzach z Unii rozmawiać będziemy. Czy jest szansa na to, żeby Komisja Europejska przeznaczała te środki bezpośrednio samorządom? Na to pytanie też spróbujemy odpowiedzieć. Ostatnio Ursula von der Leyen próbował w tej kwestii namawiać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który także oczywiście na tej uroczystości dzisiaj będzie obecny. On i nie tylko on, ale nie uprzedzajmy wypadków. Jacek Karnowski zaraz wszystko Państwu opowie. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to Viktor Orban, czyli premier Węgier, ogłosił stan wyjątkowy na Węgrzech właśnie. Tym razem ze względu na wojnę w Ukrainie. Oczywiście 3 miesiące wczoraj minęły od wybuchu tej wojny. Orban decyduje się na wprowadzenie stanu wyjątkowego dopiero teraz, no ale wiadomo, wygrał wybory, w związku z tym może znów rządzić za pomocą dekretów. Świat stoi na krawędzi kryzysu gospodarczego, mówił Orban na specjalnym nagraniu, powtarzając, że Węgry, tutaj cytat, muszą trzymać się z dala od wojny w Ukrainie i chronić finansowe bezpieczeństwo rodzin. Jak podkreśliła agencja Reutera, węgierski gabinet uzyskał w ten sposób możliwość podejmowania decyzji, tak jak już Państwu wspomniałam, za pomocą dekretów. Tymczasem od 2 tygodni dyplomaci i urzędnicy w Brukseli bezskutecznie starają się uzyskać jednomyślną zgodę 27 krajów Unii Europejskiej w sprawie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Konkretnie chodzi o kupowanie ropy od Władimira Putina. Jak Państwo doskonale wiedzą, premier Węgier konsekwentnie
tę decyzję blokuje, a w tej chwili jeszcze zapewnił sobie bardzo swobodne rządzenie w trakcie stanu wyjątkowego za pomocą dekretów właśnie, jaka powinna być przyszłość Viktora Orbana w NATO i w Unii Europejskiej. O tym będziemy rozmawiać z Pawłem Łatuszką, dyplomatą, byłym ambasadorem Białorusi, między innymi w Polsce i we Francji. O Macronie też oczywiście kilka słów będzie, bo on zadziwia ostatnio świat swoim postępowaniem wobec Kremla. Ale oczywiście też wspomnimy o tym, co powiedział Aleksandr Łukaszenka, białoruski dyktator, o Polsce i o NATO. Sieje propagandę, jakoby i Polska, i NATO chciały zająć zachodnią Ukrainę, drodzy państwo. Łukaszenka rzucił zupełnie absurdalne oskarżenia w naszą stronę, pod naszym adresem. Agencja Reutera odnotowuje, że podczas poniedziałkowego, czyli to już było przedwczoraj, wystąpienia Łukaszenka obwieścił, że jest zaniepokojony planami naszego kraju i sojuszu, tym, że chcemy podobno zająć zachodnią Ukrainę, że chcemy ją podzielić na własną strefę wpływów, chcą rozczłonkować Ukrainę, grzmi Łukaszenka i dodaje, że no właśnie tak mu trzeba się będzie przeciwstawić i że Kijów w końcu będzie musiał poprosić o pomoc, by Polska i NATO nie zdołały osiągnąć swojego celu. Czyli teraz my jesteśmy przedstawiani i kraje NATO jako główni wrogowie Ukrainy. Jak to może wpłynąć, czy w ogóle w jakikolwiek sposób na przebieg tej wojny, czy ktokolwiek już Łukaszenkę traktuje poważnie, o tym z Pawłem Łatuszką także będziemy mówić, a z naszym kolejnym gościem, czyli generałem Tomaszem Drewniakiem, oczywiście o tym, co dzieje się na froncie, ale także o bardzo dużym niebezpieczeństwie rozpadu, a właściwie nie rozpadu, tylko niebezpiecznej zmiany w NATO. O, tak to nazwijmy, dlatego że pojawiają się plotki dotyczące tego, że Turcja chce wystąpić ze struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Wiemy, że jeżeli obawy dotyczące bezpieczeństwa Turcji nie zostaną rozwiane, tak twierdzi jeden ze współpracowników i sojuszników Recep Erdoğana, czyli prezydenta Turcji, to alternatywą może być wyjście z NATO. Nie istniejemy dzięki NATO, dlatego też nie znikniemy bez członkostwa w sojuszu. Oczywiście jest to bardzo trudna sytuacja, szczególnie w kontekście rozszerzenia NATO o Finlandię i o Szwecję. Temu rozszerzeniu także Turcja się sprzeciwia i teraz jeszcze w dodatku grozi tym, że struktury NATO opuści. Na ile to jest tylko polityczna gra, na ile realne groźby, o tym także dzisiaj z naszym gościem, czyli panem generałem Tomaszem Drewniakiem. To wszystko dziś u nas w programie. Zapraszamy państwa. A pierwsza rozmowa, tak jak już państwu obiecałam, już za chwilę Jacek Karnowski, czyli prezydent Sopotu. Chodzi o to, żeby nie myśleć tylko w kategoriach grupy polityków z parlamentu, tylko myśleć trochę szerzej w kategoriach liderów społecznych, w kategoriach osób zaufania publicznego. Więc ja to sobie zawsze wyobrażam jako taką otulinę, że my jesteśmy gdzieś w środku, w tym parlamencie, ale jest potrzebna też ta otulina społeczna, środowiska akademickie, biznesowe, samorządowe właśnie. Samorządy w Polsce pokazały siłę. Samorządy naprawdę są bohaterami ostatnich lat. Oni pokazują siłę demokratycznej polityki i konsekwencji. Czyli to bardziej samorządy pomogą wam niż wy samorządom. No, to jest synergia. Ale samorządy pokazują przykłady przywództwa. Nie chcę tu wymienić żadnej z prezydentek i żadnego z prezydentów, żebym kogoś nie pominął, ale tam się też rodzą przywódcy. Przywódcy społeczni, którzy potrafią zmieniać świat. I na to trzeba zwrócić uwagę i trzeba pokornie też przyjąć do wiadomości, że to też jest polityka i może czasami dużo poważniejsza niż... przy wiejskiej. Warszawa wita Sopot i to w dodatku u nas w studiu. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sopot wita Warszawę. Bardzo nam miło. Jak wiemy, miłość moja do Sopotu jest powszechnie znana. Panie prezydencie, samorządy dają przykład prawdziwego przywództwa. Tak wczoraj powiedział u mnie Paweł Kowal, zapowiadając to, co dzisiaj wydarzy się w Senacie, czyli podpisanie tej spójnej deklaracji współpracy między samorządowcami a partiami opozycyjnymi. Czy rzeczywiście ma pan poczucie dzisiaj, że na wasze barki spadło przywództwo, także w kontekście bardzo trudnej sytuacji związanej ze środkami unijnymi, a właściwie z brakiem środków unijnych, ale przede wszystkim z wojną w Ukrainie? Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to zarówno NGOsy, zwykli obywatele, nasi mieszkańcy, jak i samorządy poniosły pierwszy, główny ciężar pomocy. Oczywiście teraz także współpracujemy z rządem, bo tutaj nie może być żadnej różnicy, ani politycznej, ani żadnej różnicy. Wszyscy musimy pomóc naszym braciom z Ukrainy. Jeżeli chodzi o środki unijne, tu już jest troszkę gorzej, bo
Niestety myśmy rok temu mówili rządowi, jako samorządowcy, jako Stowarzyszenie Samorządy Tak dla Polski, że jest kłopot, dlatego że w takim kształcie KPO Unia Europejska nie zaakceptuje. Nie może być tak, że nie ma komitetu monitorującego, nie ma komitetu sterującego, że środki są przyznawane po uznaniu i nie są przyznawane przede wszystkim na to, na co nam zależy, czyli na bezpieczeństwie energetycznym, na zielonej energii. Teraz to się bardzo sprawdziło w kontekście Ukrainy. Wobec tego można powiedzieć, że tak, że w tych dyskusjach z rządem odnośnie KPO, to my jako samorządowcy przede wszystkim stawialiśmy na dobre przygotowanie KPO, na prawidłowe przygotowanie KPO i na uczciwy rozdział środków. A czy pan obawia się tego, że jeżeli Unia zmęczona już tym permanentnym konfliktem z polskim rządem odblokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy po ewentualnym przegłosowaniu dziś projektu prezydenckiego w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, to te środki nie będą rozdawane uczciwie? Jest takie zagrożenie? Pierwszy rozdział środków, kiedy nam zabrano wpływy z PIT-u, z dochodów własnych i rozdział, który miał nam uzupełnić, który żeśmy sobie walczyli od rządu, był nieuczciwie rozdany, bo dostały tylko te samorządy, które głosowały poprawnie ze strony rządu. Potem już było lepiej. Wobec tego myślę, że taka uczciwość i transparentność jest czymś, co powinno cechować dostęp do dóbr publicznych i do środków publicznych. No tak, tylko na podstawie doświadczenia może pan stwierdzić, że jest szansa na transparentność. Muszę stwierdzić, że musimy bardzo pilnować tej transparentności. A macie do tego narzędzia? I o to walczyć. Domagamy się tego. Domagamy się razem z NGO-sami, z pracodawcami, żebyśmy mieli równo uwagę ze stroną rządową w komitetach monitorujących i sterujących. Na razie te żądania nie są spełnione i dalej będziemy je stawiali i dalej będziemy monitorowali te wszystkie rzeczy, bo to są środki finansowe dla nas wszystkich Polaków, a nie dla Polaków, którzy głosowali na tego czy na tego. I ostatnie środki finansowe rozdawane przez rząd, nasze środki finansowe, są nasze pieniądze, w końcu wszystkich Polaków, były robione w miarę uczciwie. Dużo lepiej niż jak było to rok temu. Dlatego trzeba ciągle mieć tą rękę na pulsie i pilnować, jak to jest rozdawane, żeby nie było rozdawane po uznaniu. A co się wydarzy, jeżeli się okaże, że tych środków z KPO nie będzie? To znaczy, jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie samorządów i de facto nas wszystkich, bo te małe ojczyzny, jak to się mówi w cudzysłowie, to jest pierwsze, co nas powinno interesować. To są środki finansowe dla małych ojczyzn, dla naszych wszystkich obywateli, także dla przedsiębiorców, także środki centralne na pewne rozwiązania, na przykład kolejowe. To jest wielka tragedia, bo my już jesteśmy spóźnieni, bo Włosi już wydają te środki finansowe, inne kraje już wydają, oni są do przodu, my jesteśmy prawie rok spóźnieni, o czym żeśmy ostrzegali, że taki kształt KPO, bo to KPO jest negocjowane teraz w Brukseli i jest finał, i brak praworządności, bo my nie mamy wyboru, czy środki finansowe, czy praworządność. Uważamy, że musimy mieć to i to. I takie przeciąganie, taka opera mydlana ze strony pana Ziobry i pana Kaczyńskiego, no jest bardzo złym znakiem i oby się źle dla nas nie skończyła. My jesteśmy za Unią Europejską i uważamy, że Polska to piękny kraj, ale musi być w Unii Europejskiej, jest częścią Unii Europejskiej. Nie rozumiemy tych wszystkich pohukiwań, połajanek i tak dalej. Bruksela to także my, bo to my stanowimy Unię Europejską. My jako samorządowcy to bardzo dobrze czujemy. Jest szansa, pana zdaniem, w przypadku złego obrotu sprawy, czyli tego, że komisja jednak nie zdecyduje się na odblokowanie tych środków, żeby pieniądze z funduszy unijnych trafiały bezpośrednio do samorządów. Wiemy, że Rafał Trzaskowski między innymi na ten temat z szefową Komisji Europejskiej ostatnio rozmawiał. Jest to bardzo trudne, choć jest część środków unijnych, do których można aplikować bezpośrednio do Brukseli. Tak na przykład było z funduszami FARE, albo tak na przykład ze środkami tak zwanymi na współpracę transgraniczną, czyli międzynarodową. I tu samorządy mogą aplikować do Brukseli, ale oczywiście my nie chcemy pomijać polskiego rządu, tylko to jest jak gdyby ostateczność, o którą będziemy apelować, jeżeli by się okazało, że te środki nie są wydawane transparentnie, czy też rząd nie jest w stanie spełnić tego, żeby Polska była praworządnym krajem o takiej kulturze praworządności zachodniej, a nie wschodniej, no to wtedy nic nam innego nie pozostaje, jak rozmawiać z komisją, żeby te środki były częściowo chociaż przeznaczone na fundusze, do których można bezpośrednio aplikować do Brukseli. Ma pan poczucie dziś, że samorząd, polski samorząd jest w kryzysie? Polski samorząd trawią plagi. Przede wszystkim plaga centralizacji, która
charakteryzuje obecny rząd. Niestety zabieranie środków finansowych, uszczuplanie dochodów własnych, centralizacja środków na ochronę środowiska, centralizacja środków na pomoc dla rolników, tak? Bo to także zostało scentralizowane w gminach wiejskich. Czy też chociażby centralizacja zarządzania służbą zdrowia. No wszystko powoduje, że część gmin jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Z drugiej strony takie rozdawnictwo, próba rozdawania swoim i tylko tym, którzy są dobrzy, jak było rok temu. Na szczęście to troszkę się zmieniło. Nie jest dobrym sytuacją. Przecież każdy z nas woli sam zarobić środki finansowe, niż dostać zapomogę. Oczywiście, no chyba, że jest bardzo słaby, wtedy tą zapomogę musi dostać, ale każdy z nas woli być szczęśliwy, pójść do pracy, zarobić sam środki finansowe i sam je decydować, jakie wydaje. I tak by chciały wszystkie gminy i miasta w Polsce, że zarabiają środki finansowe, dostają podatki od swoich obywateli i sami decydują, jakie wydają, a nie aplikują do ministerstwa. I ministerstwo decyduje, która ulica w Sopocie, w Warszawie, nie wiem, w Korycinie czy w Wielicce będzie remontowana. Ja nie wiem, jak ci urzędnicy są w stanie ogarnąć te kilka tysięcy gmin i o tym zdecydować, czy ulica Kolejowa, czy 3 Maja jest ważniejsza w Sopocie. Mhm. A skąd takie ciągoty z władzy, pana zdaniem, do centralizacji? No, jest to charakterystyka niestety obecnej władzy, bo zobaczmy, że centralne łączenie firm paliwowych, tak? Że musi być jedna firma paliwowa, przy okazji wpuszczamy Węgrów na rynek, którzy będą importować ropę rosyjską. Tak? Centralizacja mediów, skupowanie tych mediów, centralizacja, zawładnięcie sądami, próba zawładnięcia sądami, mianowanie koleżanki z podwórka szefową Sądu Najwyższego, z Izby Dyscyplinarnej przez ministra sprawiedliwości. To są rzeczy... No, to są rzeczy niedopuszczalne i niezrozumiałe zupełnie w samorządzie. My jednak robimy konkursy na stanowiska w urzędzie i zakładamy, że urząd musi być apolityczny. Urzędnicy muszą być apolityczni. Polityka kończy się na poziomie wiceprezydentów czy wiceburmistrzów. No dobrze. I ta deklaracja, którą dzisiaj podpiszecie z przedstawicielami partii opozycyjnych, to jest taki przekaz: idziemy po swoje? Znaczy samorządy idą po swoje? To jest taki przekaz, to jest próba ułożenia pewnego programu na rok po wyborach, kiedy zakładamy i wierzymy w to, że opozycja mniej czy bardziej zjednoczona wygra te wybory. I chcieliśmy postawić sześć postulatów, których głównych dla nas. Pierwsze to są sprawy finansów właśnie, żebyśmy jednak zwiększyli te dochody własne. Druga sprawa to jest dbanie o mniejsze gminy, które tych dochodów własnych nie mają. Specjalny fundusz dla małych gmin. To mówimy o środkach typu 2 miliony złotych rocznie, ale są takie małe gminy, które takiej potrzebują pomocy. Trzecia sprawa, niezwykle ważna, to oświata. Z jednej strony większa subwencja oświatowa, ale z drugiej jednak odchudzenie programów szkolnych, danie większej swobody nauczycielom, większej swobody szkołą, autonomia szkoły, to jest to, na co stawiamy. Mhm. Sprawa zdrowia i też, żeby to zdrowie było współzarządzane przez samorządy, czyli żeby te środki były transparentnie dzielone na poziomie regionów. Mówimy także no, jednak o sprawach ustrojowych, o sprawach korzyści złączenia gmin i takich rzeczach i ochronie środowiska, co jest niesamowicie ważne, żebyśmy mieli dostęp do budowy łatwych, czy farm wiatrowych, czy solarnych, czy też żebyśmy współzarządzali środkami z ochrony środowiska i żeby część ich trafiała do gmin na specjalne fundusze. No, tych warunków jest kilka. Sześć postulatów, jak rozumiem, tak to powinniśmy raczej nazywać samorządowców z ruchu Tak dla Polski. I dzisiaj jak to się odbędzie? Znaczy, będzie Tusk? Będzie Czarzasty? Będzie Hołownia? Kto będzie? Będzie Donald Tusk, będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie Szymon Hołownia i będzie też Włodzimierz Czarzasty. Tak? I razem myśmy z nimi przepracowali, z ich przedstawicielami, z nimi osobiście te sześć postulatów. Zgłaszali pewne uwagi. Tak. Myśmy się do pewnych uwag ustosunkowali. No, trochę to trwało, bo jednak uzgodnienie z czterema podmiotami tych postulatów było dość trudne. I co? I teraz to jest tak, że jeżeli ktokolwiek wygra wybory, czy to będzie Tusk, Hołownia, Kosiniak czy Czarzasty, to oni realizują te sześć postulatów? Wszyscy się do tego zobowiązali? Wszyscy się do tego zobowiązali i jest tak, że no, będziemy
musieli razem współrządzić, te partie będą musiały razem rządzić, także z mniejszymi partiami my także do nich te postulaty kierujemy, no ale trudno wszystko ułożyć z 12 podmiotami, dlatego zaczęliśmy od tych 4, następne też zapraszamy, bo przecież każda z tych partii ma koalicjantów i się zobowiązujemy, że razem w 365 dni te postulaty zrealizujemy. Dobrze, panie prezydencie, pan jest starym samorządowym wyjadaczem w dobrym tego słowa znaczeniu, więc już doskonale pan wie, że w polityce nie ma nic za darmo, czyli oni się zobowiązali do realizacji waszych postulatów i co dostaną w zamian od was? Dostaną wsparcie w budowie, powrocie do demokratycznej Polski, do Polski praworządnej, czyli wsparcie w wyborach. A właśnie. Dostaną wsparcie w wyborach. Co to znaczy? No jednak przykład wyborów prezydenckich i olbrzymie wsparcie przez samorządowców Rafała Trzaskowskiego, ale gdyby w drugiej turze był to Szymon Hołownia, czy był Robert Biedroń, też by takie wsparcie mieli, no pokazało, że można osiągnąć świetny wynik i prawie te wybory wygrać. Myślę, że nauczeni tym doświadczeniem jesteśmy w stanie, ale my też jako samorządowcy stawiamy taki warunek, że jedną albo dwie listy poprzeć i z nimi współpracować. A co jeżeli nie będzie jednej albo dwóch list, tylko więcej? No to wtedy chyba nie będzie realizacji tych postulatów, pani redaktor, raczej pewne, bo te wybory przegramy. Czyli pan, okej, to jest, skoro już o tym pan wspomniał, pan jest zwolennikiem tego, co proponuje Tusk, czyli jednej listy, czy jednak dwóch list, tak żeby każdy znalazł na którejkolwiek liście coś dla siebie? Pani redaktor, ja uważam, że to nie powinien być zwolennikiem tego, co mnie się wydaje, tylko powinniśmy przeprowadzić dogłębne badania, ale to takie, które schodzą do poszczególnych okręgów wyborczych, policzyć to wszystko, jak to wygląda i wtedy w ten sposób to ułożyć. Jest to moje osobiste zdanie, ale no jeżeli będą maksimum dwie listy, a może jedna, miejmy nadzieję, że jedna. Czyli jednak jedna. Ale panie redaktor, ale przebadajmy to, bo to, co mi się wydaje, to, to jest zbyt poważna sprawa, że... Ale okej, no mamy jeszcze trochę czasu do wyborów, tylko jedna, tak? Pytam o pana opinię, o pana pogląd w tym momencie, pański pogląd. Mój pogląd jest po zastanowieniu się, że powinniśmy zrobić dogłębne badania. Naprawdę dogłębne badania w poszczególnych okręgach wyborczych, zliczyć to i wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to ma być jedna, czy dwie listy, czy przy jednej liście gubimy część elektoratu tak dużą, że ta jedna się nam nie opłaca, czy jednak jedna powoduje wielką przewagę, bo przecież te wszystkie środowiska opozycyjne i tak po wyborach muszą ze sobą współpracować. Dlatego tej odpowiedzi raczej bym szukał w powierzeniu fachowcom pewnego zbadania, a nie na zasadzie... A nie obawia się pan, że każda z tych partii zleci swoje badanie i wyniki będą zupełnie rozbieżne? Myślę, bo że wiemy, jak wyglądają sondaże bardzo często. Nasze doświadczenie, także w wyborach w Rzeszowie, nasze doświadczenie w pakcie senackim, który współtworzyli samorządowcy. Tylko to wszystko się nie przekłada. Zygmunt Frankiewicz, ale jednak pokazuje, że można się porozumieć. Też te 6 postulatów podpisanych, mam nadzieję dzisiaj, że do tego dojdzie o godzinie 12 w Senacie, pokazuje, że można się porozumieć i trzeba się porozumieć. Jeżeli ktoś nie chce się porozumieć i nie chce ułożyć pewnej zasady współpracy przed wyborami, po wyborach, no to znaczy, że jest gotowy, patrzy na swój interes, a nie na interes Polski, nie na interes demokratycznej Polski w Europie. Ale już niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których po raz kolejny okazywało się, mimo bardzo trudnej sytuacji, że ambicje indywidualne wygrywają z dobrem ogółu. Panie redaktor, my przede wszystkim kochamy swoje małe ojczyzny i tak jak mówił mój przedmówca, jednak wczoraj mówił, że jesteśmy, no, jesteśmy odpowiedzialni za państwo w pewnym sensie. Tak, jesteśmy odpowiedzialni za państwo i tą odpowiedzialność te 400 osób, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków, którzy są członkami naszego ruchu, mówi tak, dajemy nasze wszelkie najlepsze siły, będziemy zachęcać do głosowania, będziemy chodzić od domu do domu i zachęcać do pójścia na wybory, bo to, o to chodzi, i zachęcać do głosowania za Polską demokratyczną, Polską w Europie, a nie Polską kłócącą się z jakąś tam Brukselą. I to jest to, co wkładamy, ale też żądamy za to, żeby tą Polskę demokratyczną, samorządową też odbudować. Ale to oznacza takie postawienie sprawy, jak rozumiem, że żegnamy się z pomysłem listy samorządowej do Sejmu. To jest zły pomysł, bo to by lista była... Lista samorządowa? Lista samorządowa jest złym pomysłem. To już była piąta lista chyba na tym rynku. Gdyśmy popatrzyli tylko na te 4 partie opozycyjne, każda sobie listę i piąta lista. Jeżeli ktoś tam gdzieś pohukuje, że postawi listę samorządową, to znaczy, że działa na korzyść obecnie rządzącego PiS-u, bo rozbija opozycję. Każda dodatkowa lista przy tym systemie wyborczym, a tu nie trzeba być wybitnym matematykiem, zabija po prostu zwycięstwo opozycji. Nie ma mowy o listy samorządowej. Jest mowa o tym,
tym, żebyśmy jako samorządowcy pomogli we współpracy partii politycznych. Bo u nas są samorządowcy, najwięcej jest bezpartyjnych, ale są i z Platformy, są i z Ruchu 100. Przepraszam, nie z Ruchu 100, tylko od Szymona Hołowni, są samorządowcy z Lewicy i są samorządowcy z PSL-u. Wobec tego jesteśmy w stanie ze sobą współpracować. Jest pan tego pewny? Jestem przekonany, bo doświadczenie pokazuje, że z każdym z liderów naprawdę odbyliśmy po kilka bardzo dobrych rozmów. No okej, okay. A jeżeli chodzi o prezydentów głównych miast, bo ich chyba nie będzie wielu. Będzie Warszawa, czyli Rafał Trzaskowski, będzie pan, czyli Sopot, no miejsce ten. Będzie Poznań, będzie Gdańsk, będzie Kraków. Będzie Łódź. Tak? Będzie Wrocław. Będzie Łódź. Wrocław przed chwilą robił okrągły stół. Dzisiaj nie ma go z nami, ale jest, podpisuje się pod tym wszystkim. Aha, czyli szefem tam... Tak, Poznań się także podpisuje. Podpisuje się Bydgoszcz, podpisuje się Olsztyn, podpisuje się Lublin, podpisuje się Rzeszów, który też dzisiaj będzie. Czyli to są miasta, które podpisują się, ale podpisuje się także bardzo wielu gmin, od Izabelina, od, czy miast takich jak Wieliczka, czy Korycin. Tak? To są także, bo pamiętajmy, żeby wygrać te wybory, to trzeba zejść naprawdę do Polski powiatowej, zejść do małych miast i do gmin mniejszych, a nie tylko myśleć o dużych miastach. Okej, okay, a te argumenty a propos jednej listy jeszcze, które mówią o tym, że to będzie prezent dla Jarosława Kaczyńskiego, który będzie mógł właściwie wszystkich wrzucić do jednego worka i cały czas na przykład wspominać o winach Tuska albo twierdzić, że PSL chce zlikwidować KRUS, co jest nieprawdą, że to będzie zdecydowanie łatwiejszy cel dla Jarosława Kaczyńskiego niż kilka list. Ale dlatego mówimy, żeby to zbadać, prawda? Bo jednak system liczenia głosów mówi, że maksimum dwie listy, tak? System liczenia głosów mówi, że najlepsza jest jedna lista, ale trzeba jeszcze zbadać emocje, trzeba zbadać właśnie to, o czym pani redaktor mówiąc, że jest takie coś jak telewizja tak zwana publiczna, tak naprawdę partyjna, to jest mega nieuczciwe. Ja nie wiem, jak w ogóle ci ludzie mogą w taki sposób podchodzić, żeby zawłaszczyć telewizję publiczną i z góry robić nieuczciwe wybory. To jest coś niewyobrażalnego dla mnie jako dla samorządowca, tak jak niewyobrażalne jest na przykład kładzenie uchwały Rady Miasta na 5 minut przed sesją, tak? Czy zaskakiwanie, że wprowadzanie czegoś to po prostu coś się z naszą demokracją stało. No z polityki centralnej przeszło to do polityki samorządowej. Nie, takie rzeczy się w polityce samorządowej nie dzieją. Jest to niewyobrażalne. Nie dzieją? Absolutnie niewyobrażalne. Absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym stawiał coś. Zdarza się... A w miastach, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Znam bardzo wielu burmistrzów z Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład znam świetny burmistrz Chełma. I uważam, że są to ludzie, którzy jednak starają się też zachowywać w sposób przyzwoity, jeżeli chodzi o kontakty z radami miast. I myślę, że może już trochę inaczej to wygląda w województwach zarządzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. W województwach już wkrada się ta większa polityka. Natomiast jeżeli chodzi o miasta, my także rozmawiamy z prezydentami czy burmistrzami miast, chociaż prezydentów nie ma zbyt wielu, czy wójtami, którzy są po tamtej stronie. My też rozmawiamy z rządem na konkretne rozwiązania, bo jednak... Da się rozmawiać z rządem? Da się rząd rozmawiać. Słucha samorządowców? Bardzo wiele wspólnych spraw odnośnie na przykład przyjmowania uchodźców, czy odnośnie pandemii. Właśnie o to chciałam zapytać, czy poprawiła się ta sytuacja? Bo na początku, kilka pierwszych tygodni tej wojny, no to wiadomo, że cały ciężar spadł tak naprawdę na barki samorządów i organizacji pozarządowych, obywateli. Wielu narzekało na to, że nie ma żadnego wsparcia ze strony rządu właśnie. Czy to się zmieniło? Zmieniło się. Na przykład teraz trafia kolejna wersja specustawy odnośnie uchodźców i na przykład są bardzo dobre rozwiązania odnośnie prawa budowlanego, że samorządy będą mogły adoptować dowolne obiekty, które i w sposób bardzo uproszczony na mieszkania. To jest bardzo dobre rozwiązanie, że będą dodatkowe środki finansowe na naukę języka polskiego, o co żeśmy apelowali, że będzie można tworzyć małe przedszkola 7-osobowe zarządzane jak gdyby przez osoby z Ukrainy. To są konkretne rozwiązania. Oczywiście nie wszystkie, bo na przykład prosiliśmy o to, żeby przenieść uprawnienia dla niepełnosprawnych z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas, a nie stawiać ich ponownie przed komisją. To nie zostało wzięte pod uwagę. Prosimy o pieniądze na przedszkola, bo część Ukraińców wchodzi do naszych przedszkolów, a jednak to są zadania. Tego się nie udało, ale
ale pewne rzeczy udaje się rozwiązać, czy na przykład poprawić to rozwiązanie, że które było na początku takie dosyć niefortunne, że jeżeli ktoś tylko przekroczył ukraińsko-polską granicę, to ma ten status uchodźcy, a ten, co przekroczył na przykład ukraińsko-mołdawską, już nie, i Ukraińcy wracali na Ukrainę na 5 minut, że znowu przekroczył granicę, to się udało na przykład wyprostować. Także dyskutujemy, bo to jest też nasz obowiązek. Możemy być w głębokiej opozycji, możemy się bardzo różnić, ale jednak rozmawiamy, tak jak nasze rozmowy z panem prezydentem Dudą przyniosły efekt, że zawetowano bardzo złą ustawę Lex Czarnek przez pana prezydenta i za to mu bardzo dziękujemy, bo możemy się w wielu rzeczach nie zgadzać z panem prezydentem czy z ekipą rządzącą, ale jednak jest to jedno państwo, nasze wspólne państwo i w sprawach bardzo ważnych, takich jak na przykład pomoc Ukrainie czy nauczanie naszych dzieci, musimy rozmawiać. Kogo pan widzi w roli tego lidera opozycji, waszego wspólnego lidera, który doprowadzi was do zwycięstwa w wyborach? No, jak widzimy, tych liderów jest wielu. Ale dobrze wiemy, że musi być jeden, który gra pierwsze skrzypce, chociażby ludzie muszą wiedzieć, kto będzie premierem, jak opozycja wygra wybory. Pani redaktor, to jest już rola partii politycznych. Ja bym chciał, żeby on... Ja wiem, że pan ma trudną przeszłość z Donaldem Tuskiem, ale uważa pan, że on powinien po raz kolejny spróbować, czy jednak dać szansę młodym, na przykład Trzaskowskiemu? Pani redaktor, że my jako samorządowcy może zaprosimy wszystkich do Sopotu, że powinniśmy spotkać się razem i w pewnym momencie wybrać tego kandydata na premiera, prawda? Myślę, że i zarówno i Donald Tusk, jak i Rafał Trzaskowski to dobrzy kandydaci, ale także Władysław Kosiniak-Kamysz, czy pan Szymon Kołowy-Hołownia. Nie, no ja wiem, że pan musi tutaj podejść do sprawy. Wszystko bardzo dobrzy kandydaci. Ale... I myślę, że... Znaczy ja nie miałbym problemu naprawdę, żeby w drugiej turze w wyborach prezydenckich tak samo ciężko pracować na Szymona Hołownię, Roberta Biedronia czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak bardzo ciężko pracowałem na Rafała Trzaskowskiego. Proszę mi uwierzyć, mówię to zupełnie szczerze, mogę to przysiąść, że na pewno bym tak pracował. Miałem trochę żal, że te partie nie porozumiały się co do drugiej tury wyborów i to był poważny problem. To są właśnie te ambicje, o których rozmawialiśmy wcześniej. No tak, a może jakaś kobieta? O właśnie, może czas na kobiety. No dobrze, ale to już na zupełnie inną, kolejną rozmowę. Przecież one mają dużo, są dużo lepiej wykształcone, dużo bardziej odczuwają lepiej pewne sprawy społeczne, o których, które tak są ważne teraz w Polsce. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Bardzo dziękuję za wizytę u nas w studiu. Przed południem dzisiaj przypomnę podpisanie wspólnej deklaracji samorządowców z ruchu Tak dla Polski i przedstawicieli partii opozycyjnych. Także na pewno też jutro to jeszcze będziemy komentować. Panie prezydencie, raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Za chwilę państwa gościem Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi, między innymi w Polsce i we Francji. Zapraszam. Міцні народи нашої найсміливішої країни, усі наші захисники і захисниці. Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін, термін, якого не передбачали провідні розвідки світу, цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитись на нашу землю, на Україну. Це 3 місяці воєнних злочинів російських окупантів, 3 місяці їхніх ударів, руйнувань, блокади і 3 місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну землю, свою власну країну. 15227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них 12550 військовослужбовців Збройних сил України, 1801 воїн Нацгвардії, 205 прикордонників, 182 поліцейських, 167 працівників Служби безпеки України, 138 представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 99 воїнів головного управління розвідки, 38 працівників Держспецзв'язку, а ще працівники управління Держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону. 155 українцям присвоєно звання Герой України, з них 75 посмертно. 1016 населених пунктів України вже деокуповано. І кожна з таких цифр – це історія. Історія надзвичайної сміливості і самопожертви. Це героїчний захист Маріуполя. Це успіхи в битвах за Київ, в битвах за Чернігів, Суми і Харків. Це героїчна оборона на Донбасі. Це захист Одеси,
Миколаєва і усього нашого півдня. Це протести і спротив в тих містах і тих громадах України, які нам ще належить звільнити. Kolejnym gościem Ekspresu Biedrzyckiej Paweł Łatuszka, dyplomata, a były ambasador Białorusi między innymi w Polsce i we Francji. Kłaniam się, panie ambasadorze. Dzień dobry. Panie ambasadorze, wczoraj minęły dokładnie 3 dni od napaści Rosji na Ukrainę. Trzy miesiące, od napaści Rosji na Ukrainę. Czy pan widzi jakąkolwiek szansę na dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu, na dyplomatyczne zakończenie wojny, czyli na podstawie rozmów, jakichś negocjacji pokojowych? Czy absolutnie nie ma w tej chwili do tego przestrzeni? Ja myślę, że jeszcze nie nastąpił ten czas, kiedy możemy mówić o dyplomatycznym rozwiązaniu tego kryzysu, wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, zainicjowaną przez Rosję przy wsparciu reżimu Łukaszenki. Myślę, że jeszcze nie wykorzystane wszystkie możliwe środki wojenne, ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Oczywiście jako przedstawiciel sił demokratycznych Białorusi, jak i większość Białorusinów, wierzymy w zwycięstwo Ukrainy w tej strasznej, bardzo trudnej wojnie i staramy się temu pomóc. Wierzymy i oczywiście chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła, bo teraz idzie wojna nie tylko o terytorium Ukrainy, o suwerenność i niepodległość tego kraju. To jest wybór wartościowy. Czy na pewno jest szansa, że zwyciężą wartości praw człowieka, swobód, demokracji w tej części Europy, w całej Europie i również na Białorusi, w moim kraju. Panie ambasadorze, mówi pan, że większość Białorusinów trzyma kciuki za Ukrainę, że Białorusini robią wszystko, żeby Ukrainie pomóc. Co robią tak naprawdę? Bo oczywiście wiadomo, że niestety, jakkolwiek byście państwo tego nie chcieli, no to twarzą Białorusi jest Aleksandr Łukaszenka, ale do niego za chwilę przejdziemy. Więc ja zapytam o społeczeństwo. Jak społeczeństwo białoruskie wspiera Ukrainę w tej chwili? No, nie zgadzam się z panią redaktor, z całym szacunkiem do pani. Łukaszenka nie jest twarzą Białorusią. To jest takim może utworem z Białorusi, ale nie jest twarzą. Jeżeli mówimy o co robią Białorusini, no przede wszystkim mamy dwie jednostki wojenne, które walczą na terytorium Ukrainy, jedno już realnie i nawet 6 Białorusinów już zginęło w walkach przeciwko Rosjanom w wojnie na Ukrainie. Również mamy ruch partyzancki na Białorusi, mamy wydawnictwa podziemne na Białorusi. Oczywiście staramy się aktywistów zbierać, żeby również robili różne akcje widoczne dla społeczeństwa białoruskiego przeciwko wojnie. Łukaszenka już zatrzymał 1500 Białorusinów. Trafiło do więzień, do aresztów w związku z protestami przeciwko wojnie. Białoruś jest jedynym krajem w Europie, tak naprawdę oprócz Rosji, oczywiście, gdzie nie można publicznie wspierać Ukrainy, wystąpić przeciwko wojnie, bo za to będziesz aresztowany i możesz trafić do więzienia. Stwarzamy ruch narodowo-wyzwoleńczy i to jest naszym teraz głównym zadaniem dla sił demokratycznych Białorusi. Wyzwolenie Białorusi od reżimu Łukaszenki, który wspiera dyktatora Rosji. Ale wyzwolenie jaką drogą, panie ambasadorze? To oczywiście będziemy korzystali ze wszystkich możliwych środków i oczywiście chcemy, żeby to nastąpiło w drodze pokojowej, bo nikt nie chce więcej, żeby było śmierci na Białorusi. 20 osób i tak już zginęło z rąk dyktatora Łukaszenki po 20 roku i oczywiście chcemy osiągnąć w drodze pokojowej tych postulatów, tych celów, które stawiamy. Dlatego wykorzystujemy różne instrumenty. Po pierwsze, w naszych rozmowach z politykami unijnymi, ja odbyłem w ostatnim miesiącu może 14 spotkań z ministrami, wiceministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej, Kanady, w najbliższym czasie Stanów Zjednoczonych również i miałem rozmowę i z premierem rządu Polski, i z prezydentem Polski. Także wykorzystujemy instrumenty presji gospodarczej, presji politycznej, presji międzynarodowej, informacyjnej źródła, ale również stwarzamy ruch
oporu. Panie ambasadorze, i tak naprawdę z ręką na sercu, sądzi pan, że uda się obalić reżim Łukaszenki, że to jest możliwe w jakiejś krótkiej perspektywie, no bo wiemy, co wydarzyło się po wygranych przez wolną Białoruś, tak to nazwę, wyborach prezydenckich. Co zrobić, żeby rzeczywiście doprowadzić do upadku Łukaszenki? Sam szacunkiem, pani redaktor, jeżeli w to nie wierzyłem, to nie byłbym dzisiaj na tym wywiadzie. Na pewno w to wierzę, jestem bardzo ogromnym optymistą, motywującym siebie, motywującym innych ludzi przede wszystkim, bo oczywiście to jest długa droga, już czas, praktycznie 2 lata minęło, więcej i więcej ludzi cierpią od tych represji. I czy mogę ja żyć w spokoju i nie wierzyć w zwycięstwo, jeżeli na przykład wczoraj Łukaszenka wpisał na listę terrorystów białoruskich jeszcze 15 osób i już jest ich 60 na Białorusi. Jeżeli w ubiegłym tygodniu podpisał ustawą przyjętą przez parlament, że teraz można strzelać na ulicach do kobiet, wykorzystywać techniką wojskową, żeby tłumić protesty na Białorusi, że podpisał ustawą, że tylko za zamach, tu podkreślam, na akt terrorystyczny można ukarać człowieka karą śmierci. A to znaczy, że na Białorusi nawet po prostu wyjście na ulicę to już jest zamachem na akt terrorystyczny. Że jeżeli wczoraj na przykład groźba kary śmierci już jest dla Marii Kolesnikowej, dla Maksima Znaka, z którymi tworzyliśmy Radę Koordynacyjną i weszliśmy do Prezydium Rady Koordynacyjnej. Przepraszam, no ja nawet z swojego punktu widzenia mam 8 spraw karnych, 2 z których grozi mnie kara śmierci. I teraz prokurator generalny zapowiedział, że jestem pierwszy na liście, który będzie zaocznie skazany za to, że największą szkodą zrobiłem dla państwa białoruskiego. No co, mnie wyjeżdżać do Brazylii? Nie, jestem zmotywowany i będę walczył. Także uważam, że to powinny być wykorzystane różne instrumenty. O co mówiłem? Sankcje gospodarcze, absolutna izolacja, nieuznanie Łukaszenki, nieprowadzenie z nim żadnych politycznych rozmów, stawienie jemu ultimatum, doprowadzenie sytuacji do takiej sytuacji, kiedy on będzie gotów rozmawiać, kiedy on będzie błagał o rozmowy. I już takie sygnały wysyła do Zachodu, wysyła do Unii Europejskiej, do niektórych krajów, powiem tak, Unii Europejskiej, do sekretarza generalnego ONZ-u i stworzenie ruchu narodowego wyzwoleńczego, bo jesteśmy pod okupacją wojska rosyjskiego. Także, no oczywiście, ważnym tu czynnikiem będzie wojna, zwycięstwo w wojnie Ukrainy. No właśnie, zwycięstwo w wojnie w Ukrainie, na które chyba trzeba będzie jeszcze długo poczekać, patrząc na to, co dzieje się i na froncie, i w Europie, panie ambasadorze. Teraz trochę przejdźmy do wsparcia tych niektórych przynajmniej krajów Europy Zachodniej dla Ukrainy, poniekąd także dla Białorusi. Pan był również ambasadorem we Francji. Czy pan umie wytłumaczyć sobie w tej chwili stanowisko prezydenta Macrona, który wielokrotnie rozmawiał z Putinem, który w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zaproponował takie wyjście z sytuacji, żeby Rosja zachowała twarz? No, sytuacja zupełnie kuriozalna. Czy nie boi się pan o to, że na Zachodzie tego typu postawy będą coraz częściej spotykane? Wczoraj miałem okazję rozmawiać z wieloma ambasadorami Unii Europejskiej, również Belgii, Niemiec, Estonii, Austrii i tak dalej. Oczywiście ja widzę, że nastroje są różne. Nie będę wymieniał tu kraje, ale jest zmęczenie w społeczeństwach. I jest ta sytuacja, powtarza się jak z Białorusią. Pamiętamy 20 rok, kiedy wszyscy byli zachwyceni, wszyscy kibicowali za Białorusinów. Wtedy byli ogromne represje, tyle tortur i każdy kraj, i Unia Europejska, i Stany brali odpowiedzialność, że będą walczyć przeciwko reżimu Łukaszence. Łukaszenka później zrobił zamach terrorystyczny z samolotem Ryanair, wziął zakładników, wojnę hybrydową z Unią Europejską, przede wszystkim z Polską. Dalej kontynuuje, każdego dnia nowe wyroki i tak dalej. Już nie widzimy takich jakby aktywnego wsparcia Białorusi i Białorusinu z punktu widzenia właśnie to, że naruszane są prawa człowieka, że jest bardzo ogromne represje na Białorusi, niespotykane w historii współczesnej Europy. I to samo się dzieje z Ukrainą, że jest zmęczenie, oczywiście jest inflacja, dotyka to różne kraje, ja rozmawiałem z ambasadorami, praktycznie każdy kraj Unii Europejskiej już to dotyczy. I każdy polityk w tych krajach zaczyna myśleć o swoich ludziach, ale zawsze trzeba rozumieć i strategicznie. Ja zdaję sobie sprawę, dlaczego tak mówi pan prezydent,
prezydent Macron, bo pracowałem tam 6 lat. Wśród Francuzów jest bardzo pozytywna opinia historyczna o Rosji, jakby oni są bardzo otwarci, byli zawsze otwarci do Rosji. Pamiętamy nawet, kiedy byli w bloku NATO, że mieli swoją opinię do jeszcze Związku Radzieckiego, że i wielu przywódców Związku Radzieckiego przyjeżdżało do Francji, do Paryżu i oni z powrotem jeździli do Moskwy. Także to z punktu widzenia historii. Francja uważa, jak i również inne kraje, takie jak Austria czy inne, że są dalekie od granicy, gdzie tam odbywa się ta wojna. Ich bezpośrednio to nie dotyczy. Ale właśnie to może przywieźć nas do strategicznego błędu. Dlatego, że ta wojna nie zakończy się na Ukrainie. Ona nie zakończy się na Białorusi. Nie zakończy się okupacją Białorusi. Następna będzie Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. A co za tym będzie? No to już pytanie do polityków Zachodu. No właśnie, panie ambasadorze, ale mówi pan, że rozmawiał pan z dyplomatami niemal wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Czy ma pan poczucie, tak szczerze, po tych rozmowach, że oni zdają sobie sprawę z tego zagrożenia? Czy cały czas żyją w jakiejś swojej zachodnioeuropejskiej bańce? Zapytałem wprost wielu dyplomatów, na ile można mówić tak otwarcie z dyplomatami, na ile są wiarygodni, czy mówią szczerze. Tak. Zapytałem wprost, czy nadal jest mocna ta koalicja krajów popierających Ukrainę. I ja dostałem potwierdzenie, że tak, z punktu widzenia polityków, sytuacji politycznej w Unii Europejskiej, jest mocne wsparcie dla Ukrainy. To jest bardzo ważne, ale moim zdaniem teraz właśnie jest wyzwanie dla dyplomacji ukraińskiej. Na ile będą w stanie utrzymać to zainteresowanie i gotowość pomagać dla Ukrainy w tej trudnej walce przeciwko Rosji, przeciwko reżimu Łukaszenki. Cały czas to podkreślam, bo Łukaszenka jest jedynym aliantem Rosji, jedyny reżim, który realnie popiera nie na słowach, a w działaniach wojną na Ukrainie. Także to jest wyzwanie dla dyplomacji ukraińskiej. Wierzę w to, że spełnił to wyzwanie. No właśnie a propos dyplomacji ukraińskiej, panie ambasadorze, niedobre wieści do nas idą z Davos, z tego słynnego Światowego Forum Ekonomicznego. Doradca prezydenta Zełenskiego, Michaiło Podolak, mówi o tym, że z jego rozmów wynika, że tak naprawdę niektórzy uczestnicy tego forum biorą pod uwagę porozumienie z Rosją. I Podolak mówi tak, trwa rozmowa, czy nadszedł czas na zawieszenie broni, na porozumienie z Kremlem i powrót do interesów z Rosją. Nowy wirus ślepoty? Ukraina nie zamienia swojej suwerenności na kogoś, kto wypełni jej portfel. Najkrótsza droga do zakończenia wojny to broń, pieniądze, embargo. Czyli są niestety złe sygnały ze strony krajów zachodnich. Zgadzam się. Wczoraj słynne wystąpienie Kissingera, byłego sekretarza stanu USA, który powiedział, że też czas na ugodę, czas te terytoria, które są niby rosyjskie, niby ukraińskie, postawić jako przedmiot rozmów i tak dalej. I ja tu jestem absolutnie po stronie Ukraińców. Nie mamy prawa pozwolić, żeby ktokolwiek dyktował teraz Ukrainie, co powinno zrobić swoim terytorium. I to jest bardzo ważne, jakie będzie dalej stanowisko Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. I widzimy, że wystąpienie prezydenta Polski w parlamencie w Kijowie i stanowiska Bidena, który podjął decyzję 40 miliardów dolarów przekazać Ukrainie w pomocy i Wielka Brytania stoją po stronie Ukrainy. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne, bo Polska jest krajem graniczącym, a Stany i Wielka Brytania mogą najwięcej pomóc z punktu widzenia zbrojeń. Dobrze mówię po polsku? Zbrojenia. Dobrze, tak? Dobrze, bardzo dobrze, panie ambasadorze. I naprawdę pan uważa, że ta koalicja, tak to nazwę w cudzysłowie, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w sprawie ukraińskiej jest ma możliwości przekonać tych wątpiących, czyli Niemcy, czyli Francję i inne kraje Unii, Węgry?
Jeszcze tak, na pewno tak. Dlatego jeden wysoko postawiony dyplomata europejski powiedział mnie to, co mówiłem w 2020 roku. Popełniliśmy błąd, kiedy wprowadzone pierwsze sankcje przeciwko Rosji w związku z zainicjowaniem tej wojny, agresji przeciwko Ukrainie, był szok. I trzeba było ten szok pogłębić i poszerzyć. I to, że zwlekają z kolejnymi etapami sankcji, to stwarza możliwości właśnie do zniechęcenia w Europie, do zmiany podejścia polityków, do dyskusji w społeczeństwach europejskich. To jest wojna, to jest czarna i biała. I właśnie po białej stronie jest Ukraina. I czy jest Europa po białej stronie, to właśnie to jest test na przetrwałość Europy. Mhm. Bo jeżeli nam cały czas Białorusinom i Ukraińcom mówią, co to są wartości, prawa człowieka, swobody i tak dalej, i kiedy następuje ten czas podejmować decyzje za swobodą, za prawami człowieka, a chodzi o pieniądze, to przepraszam, może czy Białorusini, Ukraińcy chcą umierać za swobodą i wolność? Nie chcą, ale umierają, cierpią, bardzo mocno cierpią z tego powodu. To może nastał czas, że my będziemy starą Europą uczyć, w jaki sposób trzeba dbać o wartości, o prawa człowieka i swobody. Przepraszam, że mówię w ten sposób, ale jestem tego przekonany na przykładzie chociażby Białorusi. Mm-hmm. No dobrze, tylko czy albo inaczej, jak to zrobić, żeby utrzymać przez jeszcze bardzo długi czas, bo ta wojna może potrwać jeszcze bardzo długi czas, zainteresowanie tą wojną, żeby przekonać przede wszystkim społeczeństwa, że muszą ponieść koszty z tą wojną związane. Wspomniał pan o inflacji, wiemy co dzieje się z cenami, wiemy co dzieje się z cenami paliw także w wielu miejscach. No, ludzie, już pan mówi, że są zmęczeni, a będą zmęczeni coraz bardziej. Teraz pytanie, czy te interesy ekonomiczne nie wygrają z interesami, no właśnie, czy Ukrainy, czy Białorusi, czy państw bałtyckich, czy w końcu Polski. No, czas gra na niekorzyść, dlatego ja nie mówię o przekonaniach, bo ja wierzę w to, że większość Europejczyków, większość zdecydowana jest za wartościami, za wyborem wartościowym, prawda? Dlatego trzeba działać aktywniej, podejmować decyzje szybciej i wprowadzać te decyzje, nie stwarzać luk do obejścia tych sankcji. Bo jeżeli teraz popatrzmy chociażby na sankcje wprowadzone na Białoruś, na reżim Łukaszenki, to wzrost eksportu do Unii Europejskiej za styczeń, marzec 6,8%. To przepraszam, gdzie to są sankcje? Słyszałem tak samo, że rozmawiałem z jednym z polityków polskich, że tak samo się dzieje w stosunku do sankcji do Rosji, prawda? Że nie ma tych realnego, mocnego oddziaływania. Także trzeba zdecydowanie działać aktywniej i przyspieszyć ten czas z pomocą dla Ukrainy. No panie ambasadorze, ale przepraszam, wejdę w słowo, tylko jak to zrobić, skoro sankcjom sprzeciwia się Orban na przykład, czyli premier Węgier, a wiemy, że w Unii Europejskiej jest jednomyślność w podejmowaniu decyzji. Jeden człowiek, który jest, no nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, ale jednak taką piątą kolumną, czyli takim współpracownikiem Putina w Unii Europejskiej, jest w stanie zablokować wszystko i nic z tym nie zrobimy. No to pokazuje Unia Europejska, że tak naprawdę mechanizmy stworzone w ramach Unii Europejskiej często hamują procesy i często blokują słuszne i ważne decyzje, za którymi wypowiada się 99% krajów, a jeden kraj jest przeciwko. Także tu trzeba raczej szukać rozwiązań w ramach Unii Europejskiej. Ja nie jestem specjalistą do uzgodnień w ramach Unii, ale powiem tak, że często ubolewam z tego powodu, że podjęcie decyzji Unii Europejskiej trwa miesiące, lata, a ludzie umierają właśnie dziś. Dziś, w tą minutę, umierają ludzie i miasta na Ukrainie są bombardowane i na Białorusi w więzieniach siedzą ludzie i teraz im grozi kara śmierci. 60 osób może być skazane na karę śmierci w najbliższym czasie. A wszyscy myślą, czy dogadać się z Łukaszenką, czy porozmawiać z nim może jeszcze raz. I no, ja wierzę również jeszcze raz, tworzenie wewnętrznej presji w społeczeństwach, trzeba nagłaśnić te problemy i widzę, że Ukraina
Ukraińcy robią to, starają się to robić, powinny być kraje liderskie, na przykład, jeżeli znów wracamy do Polski, Litwy, do Czech, nie wiem, kto w Unii jeszcze aktywnie apeluje o problem Ukrainy, jest takim adwokatem tej sytuacji, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, powinny aktywnie działać i przekonywać inne kraje. No a Węgrzy, no to jest oczywiście trudny temat, czy jakie rozwiązania mogą być w Unii podjęte, żeby przekonać ich do decyzji. Panie ambasadorze, i na koniec jeszcze jedna kwestia. Ostatnio rzecznik Kremla, Dmitr Pieskow, bardzo mocno zaatakował Polskę, twierdząc, że nasze stanowisko wobec Ukrainy ma znamiona szaleństwa, ale też Aleksandr Łukaszenka zaczął opowiadać jakieś niestworzone historie i o Polsce, i o NATO, twierdząc, że chcemy wraz z krajami NATO zająć zachodnią część Ukrainy i podzielić ją na swoje strefy wpływu. Jak to jest, panie ambasadorze, odbierane w Białorusi, albo w ogóle jeszcze też w społeczeństwie rosyjskim? Czy pana zdaniem opowiadanie tego typu bzdur, sianie takiej propagandy przez Łukaszenkę czy też rzecznika Kremla, to jest skuteczna sprawa? Dziękuję serdecznie pani redaktor, że te pani oceniło właśnie, że są to bzdury. Ja powiem tak, że wczoraj w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji, komentując spotkanie Putina i Łukaszenki w Soczi, powiedziałem, że to spotkanie dwóch starszych panów. Jeden z nich jest chory fizycznie, drugi jest chory psychicznie. Jeżeli mówimy o chorobie Łukaszenki, to propaganda Łukaszenki w ubiegłym tygodniu powiedziała, że Ukraina od lat planuje okupować obwód brzeski, obwód chomelski na Białorusi. Łukaszenka twierdzi już od dłuższego czasu, że Polska chce okupować nie tylko Grodzieńszczyzną i region Brzeski, a całą Białoruś. A w Soczi on powiedział, że Polska chce razem z NATO okupować zachodnią Ukrainę. No sorry, przepraszam, w jaki sposób to można skomentować? Jeden jest chory psychicznie, drugi jest chory fizycznie. No i także, ale rozumiemy, że tą rolą, którą powinno odgrywać Łukaszenka, w tej wojnie on odgrywa, udostępniając terytorium dla tego, żeby atakowana była terytorium Ukrainy. Drugi, teraz żeby ściągnąć jak najwięcej sił zbrojnych Ukrainy ku granicy z Białorusią, żeby nie pozwolić im działać na Donbasie, pomagać w wojnie na Donbasie, i tą rolę on spełnia. Następnie dostajemy informacje z naszych źródeł, że może pójść na prowokacje na granicy Ukrainy, jak również z Polską i z Litwą, żeby stworzyć takie lokalne konflikty zbrojne na granicy, żeby pokazać społeczeństwu rosyjskiemu i społeczeństwu białoruskiemu, że tak naprawdę wojna nie idzie tylko z Ukrainą, a cały świat, NATO, Polska, nie wiem, Litwa, walczą przeciwko Rosji i przeciwko Białorusi. To będzie robione w interesach jakby poszerzenia wsparcia w społeczeństwie rosyjskim, które też ostatnio nie jest tak bardzo mocno zmotywowane tą wojną. I trzeba to właśnie robić. I tą rolę teraz odgrywa również Łukaszenka. Dlatego ściąga wojski, armię na granicy z Polską. Dlatego cały czas mówi, że nam ktoś zagraża, że może zacząć się wojna. Bo szykują to. Jego sekretarz Rady Bezpieczeństwa, generał Wolfowicz, który jest mianowany faktycznie Kremlem, mówi to publicznie już od miesiąca. Od wczoraj propagandysta białoruski powiedział, że zaatakują bronią jądrową Warszawą. To wszystko to jest propagandowa, informacyjna kampania w interesach wewnętrznych. Panie ambasadorze, ogromnie panu dziękuję za to spotkanie. Trzymam za was kciuki bardzo mocno. Życzę zwycięstwa. Dziękuję. Paweł Łatuszka, dyplomata, były ambasador Białorusi, między innymi w Polsce i we Francji. Kłaniam się bardzo nisko. Wszystkiego dobrego. Już za chwilę państwa gościem pan generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych i ekspert fundacji StratPoints. Zapraszam.
Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej pan generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych i ekspert fundacji StratPoints. Kłaniam się, panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, mamy niedobre wieści z ostatnich 24 godzin z ukraińskiego frontu. Wiemy też, że siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się na kontrofensywę ukraińską i nastawiają się na bardzo długotrwałe działania. Czy pana zdaniem czas teraz działa na korzyść Rosjan czy Ukraińców? Niestety wydaje się, że ten czas, który Ukraina wywalczyła sobie przez ponad ostatnie 90 dni, zaczyna powolutku przechylać się w kierunku Rosji, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Front jakby się ustabilizował, oprócz różnych mniejszych lub większych, ale nie ma już takich zdobyczy terytorialnych z jednej i z drugiej strony. Siły się wyrównały, wyczerpały swój potencjał w wielu obszarach. I dzisiaj jest taka wojna, której myśleliśmy, że już nigdy nie będzie, czyli pierwsza wojna światowa. Okopy, linia frontu, artyleria i zaczyna się gra przy stoliku politycznym tak naprawdę. I dzisiaj już słyszymy niektóre głosy, które mówią, że to o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, że jednak z Rosją trzeba będzie rozmawiać i że Rosja jest jakimś partnerem międzynarodowym, chociaż dzisiaj jest totalnie skompromitowanym, ale wielu uważa, że z Rosją trzeba rozmawiać i że jakiś konsensus trzeba wypracować. To słowo konsensus tu jest może... No i chyba straciliśmy połączenie z panem generałem Drewniakiem. Mam nadzieję, że za chwilę kolegom uda się połączyć ponownie. A propos tego, co mówił pan generał, czyli o tym, że sytuacja wskazuje na to, że z Rosją trzeba będzie rozmawiać, no to oczywiście nie trzeba było długo czekać na komentarz prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w tej sprawie, który mówi tak: z Putinem mogę rozmawiać wyłącznie o zakończeniu wojny. On właśnie stwierdził, że Rosja... A dokładnie brzmi cytat tak: oni mają taką strukturę, że bez Putina żadne decyzje nie są podejmowane. Wszystkie instytucje podlegają tam decyzji jednej osoby, prezydenta, mówi Zełenski. I dodaje: jeżeli mówimy o konkretnych decyzjach, o zakończeniu wojny, to bez niego taka decyzja nie zapadnie, nie obejdzie się więc bez spotkania z prezydentem Putinem. Po tym, co oni narobili, nie chcę się spotykać z pośrednikami, dlatego też nie będę się spotykać z nikim innym niż z prezydentem Federacji Rosyjskiej. I to tylko w tym przypadku, gdy na stole będzie leżeć jedno zagadnienie: zakończenie wojny. O niczym innym rozmawiać nie będę, zadeklarował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mamy już chyba ponownie połączenie z panem generałem Tomaszem Drewniakiem. Słyszymy się, panie generale? Tak, słyszymy się i widzimy, przepraszam. To bardzo się cieszę. A propos, nie ma problemu, jesteśmy przyzwyczajeni, to się niestety na łączach zdarza. Panie generale, ja w tym momencie, kiedy pana nie było, przytoczyłam naszym widzom cytat z Wołodymyra Zełenskiego, który właśnie odniósł się do rozmów z Rosją, bo pan przed chwilą mówił o tym, że z Rosją jednak trzeba będzie rozmawiać, a Zełenski mówi: będę rozmawiać tylko z Putinem, z nikim więcej, z żadnymi pośrednikami, w żadnych innych okolicznościach, będę rozmawiał z Putinem i wyłącznie o zakończeniu wojny. Oczywiście, że stanowisko Ukrainy jest jasne i klarowne od samego początku. Tylko pamiętajmy, że Ukraina dzisiaj ten potencjał, który pozwala jej walczyć, zawdzięcza w większości dostawom już z Zachodu. Ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z wielu krajów. I gdyby nagle się okazało, że politycy tych krajów podjęli decyzję, że tak powiem, manipulując dostawami, wymuszą na Ukrainie pewne rzeczy, to nawet prezydent Zełenski będzie miał problem, żeby takie twarde stanowisko trzymać. Tutaj jest, dzisiaj się zaczyna, przechodzi to z takiego militarnego konfliktu, który, czy wojny, w bardziej dyplomatyczne szachy, które w różny sposób się mogą zakończyć. A sądzi pan, panie generale, że Zachód może chcieć manipulować, a przynajmniej część krajów zachodnich? A jeżeli tak, to co to znaczy w praktyce? No, wystarczy tak manipulować dostawami uzbrojenia, żeby Ukrainie pokazać, że to jednak Zachód ma tutaj głos decydujący w tym, co Ukraina może zrobić lub nie może zrobić. To brzmi dość brutalnie, to co teraz mówię, ale takie sytuacje już gdzieś do nas docierały, takie sygnały, że ktoś zablokował dostawę, że najpierw mówił o dostawie, potem jej nie było. Różne rzeczy się działy. My też nie mamy pełnej informacji, ale widać, że ten front taki jednolity, wspierający Ukrainę, zaczyna gdzieś, te rysy się już pojawiają.
I to jest dla Ukrainy bardzo zła wiadomość. No właśnie. Czym te rysy będą większe, tym będzie gorzej dla Ukrainy. Tylko pytanie, czy na ich powiększenie pozwolą Stany Zjednoczone? Dlatego, że Stany Zjednoczone od początku tego konfliktu wspierają Ukrainę w sposób siłą rzeczy najsilniejszy. Niektórzy nawet stawiają tezę, że w tej chwili Amerykanie traktują tę wojnę trochę jak swoją. Oczywiście, że tutaj pomoc amerykańska i zdecydowana postawa amerykańska od samego początku, proszę zobaczyć, jeszcze przed konfliktem Amerykanie pierwszy raz chyba w historii pokazali swoje dane wywiadowcze i to bardzo w taki szeroki sposób, łącznie z tym, że można było w jakiś sposób domyślić się źródeł pozyskiwania tych informacji, co jest bardzo rzadkie w takiej sytuacji. Więc Amerykanie bardzo mocno wspierają Ukrainę. Pytanie jest, czy jednak te interesy z krajami, z którymi tradycyjnie mają długie kontakty, jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i wiele innych, bo to są naprawdę takie bardzo poważne szachy na wielu płaszczyznach i to się różnie może zakończyć. Więc dla Ukrainy tak naprawdę najważniejsze jest, żeby jednak Stany Zjednoczone do końca trzymały linię wspierania Ukrainy, bo Stany Zjednoczone są w stanie pociągnąć inne kraje lub w taki czy inny sposób wypracować konsensus z innymi krajami. Ukraina sama nie jest w stanie, bo nie jest tak dużym partnerem jak Stany Zjednoczone w stosunku do wielu krajów na świecie. Mm-hmm. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska, taką proukraińską koalicję przed chwilą, przed rozmową z panem o takiej koalicji mówił pan ambasador Łatuszka. Czy rzeczywiście uważa pan, że to są te trzy kraje, od których no jednak też bardzo dużo zależy w tej chwili? Myślę, że tak. Stany Zjednoczone jako taki lider globalny. Mhm. Wielka Brytania, która jeden z niewielu krajów w Unii od wielu lat prowadziła politykę taką realną w stosunku do Rosji. Przypomnę różne rzeczy, które się działy w Wielkiej Brytanii. Wydalenie dyplomatów, te stosunki brytyjsko-rosyjskie, one już były dużo bardziej napięte jak wiele innych krajów. No i Polska, która jest tym krajem granicznym, przez którą pomoc wyciera na Ukrainę, nasze ogromne zaangażowanie. Także ta linia Waszyngton, Londyn, Warszawa mogła tutaj by być naprawdę bardzo dobrą osią do tego, żeby wspierać mocno Ukrainę. Panie generale, a jak pana zdaniem na całą tę globalną już w tej chwili sytuację może mieć wpływ po pierwsze rozszerzenia NATO o Finlandię i o Szwecję, a po drugie groźby Turcji, która zaczęła jeszcze nieoficjalnie, ale jednak doradca prezydenta Erdoğana o tym, że Turcja chce wyjść z NATO. Tutaj szykuje nam się pana zdaniem jakiś bardzo poważny przewrót, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki? Myślę, że to są takie na razie gry. Każdy wypuścił harcowników i oni harcują. I każdy liczy na to, że coś ugra. Tak samo jak Chorwacja, też się nagle okazało, że na początku powiedziała nie, ale potem chce ugrać jakiś tam z Bośnią jakiś kawałek czegoś. Myślę, że każdy przystąpił do snu z taką chęcią ugrania jak najwięcej, wypuścił harcowników i patrzy, co się z tego wydarzy. Myślę, że to skończy tym, że te najważniejsze kraje w NATO uderzą pięścią w stół i powiedzą, chcecie wychodzić, to wychodźcie. I ten szantaż się obróci w drugą stronę. No i wtedy niektórzy harcownicy z podkulonym ogonem wrócą do domu i się zgodzą na wszystko. Tak na to liczę. A zupełnie hipotetycznie, co by oznaczało wyjście Turcji z NATO? Ogromnej armii jednak, jakby nie było. Turcja ostatnie lata prowadzi bardzo dziwną politykę. Proszę pamiętać o konflikcie, słowo konflikt może duże, ale o konflikcie interesów, o tak powiem, ze Stanami Zjednoczonymi poprzez zakupy S-400, poprzez współpracę z Rosją. Turcja jest w takim momencie, w którym odsuwa się sama troszkę od NATO. Pamiętajmy, że był problem z bazami tureckimi do wykorzystania w czasie wojny w Syrii. Duże rzeczy się wydarzyło i Turcja gra taką dziwną grę. Myślę, że trochę rośnie taką mocarstwowość i to się dla niej może źle skończyć, bo zobaczmy, co się stało. Ta mocarstwowość dzisiaj kosztuje Turcję inflację na poziomie 50%. No właśnie. Także to nie jest takie proste. Tutaj, żeby po prostu Erdoğan nie przelicytował, wierząc we własne siły i wielką Turcję, i to może by się okazać, że przelicytuje. Więc myślę, że tu jest wiele czynników przy stole i powiem szczerze, że to może teraz zabrzmi strasznie brutalnie, ale wydaje mi się, że krajami, które kulturowo i z poszanowaniem demokracji i wieloma innymi rzeczami są bliżej NATO, to na pewno jest Finlandia i Szwecja niż Turcja, ale to tak nie no to bez wątpienia, bez wątpienia. Rozumiem, panie generale, że pan jest spokojny o rozszerzenie NATO o te dwa kraje, że po tym całym bałaganie, próbie grania na siebie, załatwianie jakichś tam interesów i interesików, ostatecznie Szwecja i Finlandia członkiem NATO zostaną.
I tutaj nie ma żadnego oczywiście, zagrożenia. Tak. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Tak jak powiedziałem, każdy próbuje ugrać coś w tej grze, ale z tym, że dla mnie takie osobista refleksja jest taka, że w takiej sytuacji, kiedy jest wojna na Ukrainie, ugrywanie własnych interesików w taki sposób jest delikatnie mówiąc nieeleganckie, żeby nie użyć innego słowa. No wie pan, tylko polityka i elegancja to zupełnie dwa bieguny niestety bardzo często. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, ma odbyć się szczyt NATO. Czy to będzie jeden z najważniejszych szczytów pana zdaniem od lat i czego się możemy po nim spodziewać? Myślę, że tak, bo będzie to szczyt, w którym pierwszy raz od chyba wojny w Jugosławii, od wojny w Iraku, NATO zmierzy się z problemem prawdziwej wojny. I to nie gdzieś tam daleko od Europy, chociaż Jugosławia w Europie, ale to była krótka dość kampania. Tutaj i tam jakby wydawało się, że można opanować, bo to był wewnętrzny konflikt byłej Jugosławii. Dzisiaj mamy dwa kraje, w tym jeden jest lider światowy, Rosja, który napadł na drugi kraj. I NATO będzie pierwszy raz musiało sobie odpowiedzieć na wiele pytań. Te rzeczy, które się już wydarzyły, takie proste pytanie, czy zbudować spójną politykę pomagania krajom takich jak Ukraina, bo dzisiaj widzieliśmy, że NATO mówiło, ale też każdy kraj robił coś innego. Tutaj było dużo też takich dysonansów, między innymi z dostawą naszych migów na przykład, czy NATO ma dostarczać, czy my i tak dalej. Więc tutaj wydaje się, że to jest jeden obszar, który NATO powinno sobie wypracować i odpowiedzieć, jak postępować jako cały sojusz w stosunku do krajów, które zostały zaatakowane w taki czy inny sposób. No właśnie, ale rozumiem, że sama strategia NATO, czyli to, że to jest organizacja obronna, to się nie zmieni. Nie, tutaj wydaje mi się, że jednoznacznie NATO trzyma się swojego statusu i od lat wypracowanej polityki. Może być dyskusja na temat rozszerzenia krajów o kolejne kraje NATO, ale już nie mówię o Szwecji, Finlandii, tylko czy kraje, w których jest możliwość konfliktu, jak na przykład Gruzja, Ukraina, Mołdawia, które gdzieś tam po drodze deklarują chęć przystąpienia, czy takie rozszerzenia będą. Tu wiele będzie pytań, wiele dyskusji, ale wydaje mi się, że NATO musi sobie odpowiedzieć na kilka takich pytań, jak postępować z krajami, które robią politykę tak jak Rosja, czyli napadają na inny kraj w imię jakichś swoich interesików, bo pamiętajmy, że podobną politykę jak Rosja w stosunku do Ukrainy, czy do części Ukrainy prowadzi, to Chiny prowadzą do Tajwanu na przykład, tak? No właśnie i ostatnio bardzo ważna deklaracja prezydenta Bidena w kontekście Tajwanu, też trochę mrożąca krew w żyłach, szczerze mówiąc. Tak, no więc tu jest wiele takich miejsc na świecie, czy kilka takich miejsc na świecie, w których ten konflikt gdzieś się tli od wielu lat. Mhm. Ma on podłoża historyczne, ambicjonalne i NATO musi wypracować taką spójną, koherentną wizję, jak zapobiegać, a jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, jak w nim być. No bo nie udawajmy, że NATO w konflikcie ukraińskim nie ma. Jesteśmy. Może fizycznie naszych żołnierzy tam nie ma, ale tysiące sztuk sprzętu dotarło na Ukrainę. Cały system rozpoznania wspomaga Ukrainę. Wiele rzeczy wspomaga Ukrainę. Tak jak powiedziałem, fizycznie żołnierzy nie ma, ale to nie znaczy, że nie, NATO w bardzo znaczący sposób nie wspomaga Ukrainę. A propos Tajwanu, o którym pan wspomniał, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, bo kilka dni temu jeden z amerykańskich generałów ostrzegał, że jest ryzyko i to coraz większe ryzyko konfliktu mocarstw. Czy pana zdaniem to jest właśnie związane między innymi z Tajwanem, bo oznaczałoby wciągnięcie od razu w to wszystko Chin również i wtedy sytuacja no, zupełnie wymyka się spod kontroli? Czy to jest po prostu tylko jedna z opinii któregoś tam generałów, do której nie powinniśmy przywiązywać aż tak dużej wagi? Powinniśmy przywiązywać do tego wagę, bo zagrożenia konfliktem mocarstw nie było od, no oprócz konfliktu kubańskiego, gdzie mocarstwa stanęły naprzeciw siebie dość zdecydowanie, to już nie pamiętamy, więc przynajmniej dwa pokolenia lub trzy takiej sytuacji, w której by mocarstwa światowe stawały naprzeciw siebie i prężyły muskuły, nie pamięta. Były to jakieś wojny zastępcze, gdzieś coś się tam działo na obrzeżach,
ale tak naprawdę, żeby dwa wielkie mocarstwa spojrzały sobie tak po boksersku w oczy z bliska, no to już nie było takiej sytuacji. A dziś coraz częściej dochodzi do takiej sytuacji, że takie bokserskie spojrzenie w oczy zaczyna być widoczne. Tak jak Rosja rzuciła wyzwanie NATO i całemu światu, za chwilę Chiny mogą rzucić takie wyzwanie. No właśnie, to troszkę uprzedził pan moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak według pana będzie się rozwijała sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o stanowisko Chińczyków? No, zobaczmy, że Chińczycy też grają swoją grę. Z jednej strony mówią o niepopieraniu wojny na Ukrainie, z drugiej strony wspierają bardzo mocno ekonomicznie Rosję. Znowu kontrakty podpisane na surowce naturalne. Więc każdy gracz tutaj gra swoją grę, bardzo emocjonalizując. I pamiętajmy, że Amerykanie jeszcze do niedawna, może nie do niedawna, ale jeszcze 10 czy 20 lat temu, w ich koncepcji było, że są w stanie prowadzić dwie globalne operacje jednocześnie. Od jakiegoś czasu, z różnych przyczyn, między innymi redukcji potencjałów i tak dalej, Amerykanie mają coraz większy problem z prowadzeniem dwóch dużych operacji na dwóch teatrach, czyli Chińczycy o tym też wiedzą, czyli czym więcej Amerykanie się zaangażują w Europę, tym Chińczycy mają świadomość tego, że jakby mają mniejszą możliwość angażowania się na przykład w okolicach Tajwanu czy właśnie Pacyfiku. Więc Chiny naprawdę też to analizują, liczą i patrzą na swoją szansę. Tylko że tam wydaje się, że Chinom się wojna kompletnie w tej chwili nie opłaca. Wydawało nam się, że Rosji też się nie opłaca. I nagle się coś zdarzyło takiego, które wykraczyło poza takie nasze normalne pojmowanie. Przecież wielu polityków jeszcze w przeddzień agresji mówiło, że no tak, Rosja zbiera siły, ale trzeba być chyba jakimś wariatem, żeby zaatakować. No i okazało się, że ten element wariactwa czy szaleństwa w Rosji wygrał. No i dziś mamy taki efekt, jaki mamy. A co z tym elementem wariactwa, szaleństwa, czyli z Władimirem Putinem, nazwę rzeczy po imieniu, się pana zdaniem może dziać w tej chwili? No coraz więcej jest tych doniesień dotyczących fatalnej kondycji zdrowotnej rosyjskiego dyktatora. Według pana rzeczywiście to jest sytuacja, która może sprawić, że na przykład ludzie na Kremlu zaczną zastanawiać się nad innymi możliwościami, widząc, że Putin staje się coraz słabszy? Czy to tylko nasze pobożne życzenia, mówiąc krótko? Na pewno ludzie się zastanawiają, tylko pytanie jest, jak silny jest terror wewnętrzny Putina, jak silnie on tę organizację związał różnymi metodami, a Rosjanie są specjalistami w takim powiązań takich właśnie, gdzie siłowo czy wymusza się pewne posłuszeństwo. Zaczynamy od carów i Stalina i tak dalej. To jest wielowiekowa tradycja takiego działania. Więc nawet jeżeli ktoś pomyśli, to tutaj pytanie jest takie, czy ta myśl jest w stanie zakwitnąć i trafić na jakiś podatny grunt. Bo to, że sobie ktoś coś bardzo myśli, to jeszcze to nie jest działanie. Pytanie jest, czy od tego myślenia znajdzie się grupa ludzi, która przystąpi do działania, bo to jest najważniejsze. Bo takie myśli na pewno gdzieś zakwitają w głowach tam wielu ludzi. Tych, którzy stracili majątki, tych, którzy stracili stanowiska. Różne motywacje mogą być. Pytanie jest tylko, czy wewnętrznie oni się na tyle zbiorą, na tyle się będą czuli silni, żeby wystąpić przeciw Putinowi. Bo to jest tak naprawdę pytanie. Panie generale, i na sam koniec, jeśli pan pozwoli, na samym początku naszego spotkania dzisiaj użył pan takiego bardzo obrazowego porównania, że to, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, przypomina nam już pierwszą wojnę światową. Jak pan widzi możliwości rozwoju tej sytuacji na froncie? Czy my rzeczywiście będziemy tkwili w czymś, co działo się grubo ponad 100 lat temu, czy jednak siły zostaną uzupełnione, strony przejdą do ofensywy i to wszystko się zmieni? Jesteśmy w stanie to w ogóle przewidzieć i czasowo, i właśnie jeżeli chodzi o sposób walki? Wydaje się, że na razie jest taki moment zawieszenia, w którym obie strony osiągnęły jakiś taki swój maksymalny potencjał na teatrze, ale ten potencjał nie pozwala im pokonać strony przeciwnej. Są drobne przepychanki, ale tak naprawdę żadna ze stron nie ma siły, żeby dokonać jakiegoś radykalnego posunięcia. I jakby są dwa warianty. Albo jeszcze, czy to Ukraina poprzez dostawy z Zachodu będzie w stanie wystawić znaczniejsze siły i dokonać jakiegoś przełomu, albo Rosja ściągnie z całej już Rosji wszystkich, no w cudzysłowie, wszystkich żołnierzy i sprzęt i
dokona przełomu, albo to po prostu zostanie w takiej sytuacji, jak jest, i będzie taka właśnie z pierwszej wojny światowej sytuacja, w której przez dwa tygodnie będziemy zdobywać jedno skrzyżowanie i wystrzeliby tam milion pocisków i Ziemia będzie wyglądała jak księżyc. Ale tak naprawdę to nie będzie zmieniało niczego. Co są możliwe scenariusze? Ciężko jest mi się powiedzieć, na pewno Ukraina będzie chciała dążyć do odzyskania terenów, bo pewne już takie sygnały tego były, gdzie doszli do granicy z Rosją i wbili ten słup graniczny. Tylko pytanie, czy będzie w stanie zmobilizować tyle sił, środków, żołnierzy i wszystkiego innego. I czy Rosja im na to pozwoli? Bo może się okazać, że dzisiaj Rosja przyjmie inną taktykę. Poczeka, co zrobi Ukraina. I Rosja odpowie dopiero. Tutaj jest kilka różnych scenariuszy. Nie chciałbym tutaj wróżyć z kart ani z fusów, ale na pewno przez najbliższy miesiąc, dwa, myślę, że sytuacja będzie podobna jak dzisiaj, czyli będzie ten front taki podobny do pierwszej wojny światowej. Mało optymistycznie zakończyliśmy. Generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, ekspert Fundacji StratPoints. Panie generale, kłaniam się bardzo nisko jak zwykle. Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia panu życzę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Oczywiście zapraszamy państwa na jutro, na czwartek. Wracamy punktualnie o godzinie 9:00, a na dziś spokojnego, mimo wszystko na ile się da, i dobrego dnia państwu życzę. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do jutra.